Siemanko, witam dzisiaj w unboxingu paczki ze sklepu www.jerbanot.com. I nikt nie zapłacił mi za ten film, ale chciałbym tutaj nagrać właśnie unboxing tej paczki, ponieważ bardzo lubię produkty od Marcina BNT w chuj Banota. Więc zamówiłem sobie z okazji nowego roku taką wspaniałą yerbę CBSE Limon, którą będę pił ze smakiem oczywiście. I tutaj właśnie gratisy widzę, że dostałem na nalepkę kota. Tutaj mogę pokazać Państwu. Nalepka kota, nalepka BNT. To super rzecz, ponieważ zbliża się sezon zimowy i na kask takie naklejki będą idealne. O kurde, a to co to jest? To sznurek. Nie wiem do czego, czy to jakiś gratis czy coś, mam tutaj powiesić. No i główny tutaj nasz, główna rzecz paczki, czyli bluza kot. To bluza, którą zawsze chciałem mieć, ponieważ ma ona świetny haft kota. Bardzo ją lubię i podoba mi się taka bluza, więc trzeba ją sfitować. Także teraz trzeba przemieścić bluzę. No, także bluza już na mnie świetnie siedzi. Tutaj mamy taką fajną kieszeń, bluza typu kangurek. I tutaj właśnie fajnie Marcin Banot to wymyślił. Rzep mamy na telefon, także można sobie fajnie telefon włożyć i jest świetnie. Bardzo fajna bluza, podoba mi się, jest ona świetna. Także witam wszystkich już. Teraz będziemy konsumować yerbę, która jest z Argentyny. Jest ona o smaku cytryny, także myślę, że będzie dobra. Znaczy, już ją kiedyś miałem, także wiem, że jest dobra. I oczywiście mam tutaj specjalne materko, yerba drive, również od Marcina, które będziemy konsumować sobie. No i dziwnym trafem znalazłem tu czajnik. Nie wiem, co on tu robi, ale jest w nim zagotowana woda. Także będziemy sypać yerbę. Chciałbym to robić tak, żeby nie wysypać całej yerby na dach. Muszę zrobić cięcie, bo kurestwo. Wygląda to jak dupa szatana. Taką śmieszną dziurą się to sypie. Ale nie chcę tutaj bez specjalistycznych narzędzi, żeby wykonać szkód. Z racji, iż yerba to yerba. No dobra, tak wystarczy. I tak sobie pewnie przysypię do jakiegoś słoika, więc tutaj możemy sobie nasypać. Ptaki pięknie świerkają. Jesteśmy na wysokości 300 metrów nad poziomem morza. Więc jest to całkiem niezła wysokość, jeżeli chodzi o wyżynę krakowsko-częstochowską. Pięknie tutaj mamy yerbę nasypaną. Oczywiście trzeba poszejkować i tutaj włożyć. No i teraz dokonujemy zalewu. Kamerzysto, proszę zrobić zoom na yerbę. Dziękuję. Wrócimy. Pięknie się yerba parzy. Cudownie, cudownie. No i teraz trzeba odczekać jakieś 5 minut i przystąpić do konsumpcji. Yerba już tu się parzy, a tu mamy wlepę kota i wlepę od BNT. Także serdecznie dziękuję za gratisy. A my przystąpimy do konsumpcji. Argentyński głęboki posmak cytrynowej yerby, a tak właściwie korzenia paragwajskiego, które znajduje się w tym fantastycznym garnuszku. Poezja. Świetny smak, kopie, czuć kofeinę. Bardzo dobry napój. Z racji, iż BNT lubi robić dipy, ja też będę robić dipy tutaj na wejściu na dach. W sumie ja mógłbym sobie siłownię zrobić, wiecie? Nie wiem, czy technikę mam dobrą. Ale chyba nie jest zła. Także dziękuję wszystkim za ten
fantastyczny materiał z unboxingu rzeczy ze sklepu www.yerbanot. Polecam sklep, jak i wspieranie twórców, ponieważ myślę, że niektórzy twórcy dużo pieniędzy wkładają w filmy, a kupisz sobie bluzę, to i ty skorzystasz, i twórca. Dziękuję, dobranoc. Byłem fajnie, całkiem widać kościół na Wilanach. Niestety nie wziąłem z sobą obiektywu o większej ogniskowej. Ale ogółem to fajne te dachy, tak Kraków można zobaczyć, komin. Ogółem bardzo dzisiaj ładna pogoda jest, co prawda jest minus 5 stopni, ale całkiem spoko jest, naprawdę tak rześko. W ogóle niebo jest całe takie poszemrane, nie wiem, o co tu chodzi. Ktoś sobie chyba ewidentnie w kółko i krzyżyk na niebie grał. Nie, co oni już nie wymyślą w tych dzisiejszych czasach. Pozdro!